Siema, tu Pyza, nie inaczej na kolejnym wypadzie na rybki, woda PZW, nic dodać, nic ująć, więc zaczynam najnowszy film, oto z Czarnej Nidy, miejscowość Morawica i zaczynamy zabawę. Jest na tą chwilę 20 kwiecień, po długiej nieobecności nad wodą, wiecie dlaczego, w końcu jest wymarzony, wytęskniony, upragniony wypad na rybki. A co da się złowić, zobaczycie sami, więc zostańcie ze mną i zaczynamy wędkarską zabawę oto z tej miejscówki z Czarnej Nidy. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tym koksem. Zapraszam. I rozrobimy zanętę. Dzisiaj na pierwszy ogień pójdzie mieszanka, czyli sensas. I 2 kilo jeszcze wziąłem G5 z Marcela i mam 3 kilo zanęty i glinę. Dobrze, rozrabiamy zanętę, zanęcimy i będziemy wędkować oto w tym miejscu. Więc zostańcie ze mną, jeszcze raz kawa, herbatka, ciasteczko, browiec i zobaczymy, co po długiej nieobecności uda się złowić w ten kwietniowy ciodek. Dobrze, idziemy, bo nie ma czasu. Już od razu ogień. Dobrze. I tam. Okej. I weźmiemy, rozpuścimy melasę, tylko weźmiemy robactwo, przesypiemy. I tak mówię, najpierw przygotujemy mieszankę. Okej. Dobrze. Dalej. Jedną wędkę wziąłem pod bierak i zobaczymy, jak to będzie się prezentowało w dniu dzisiejszym po długiej nieobecności, ale zapowiada się pięknie. Dobrze, więc rozrabiamy zanętę. Szybko. Damy trochę więcej. I sobie piję. Dobrze, tak żeby nie przemoczyć, niech sobie dochodzi, a my rozłożymy, wygruntujemy sobie, przepuścimy na sucho parę razy zestaw, a mieszanka jak nam spożywka dochodzi. Zapachu dodamy. Okej. Okay.
jedną kulę rzucimy czystą nętę. Czystą rzucimy, a resztę wymieszamy z gliną, przetrzemy przez sito i zanęcimy zaraz. Dobrze. I tak to się prezentuje. Dodamy pieczywa fluo. Nie za dużo. Troszkę tak minimalnie. I będziemy mieli na dzisiejsze wędkowanie. Jeszcze sprawdzimy, jak klei. Zobaczcie, tak lubię wpytkę, a w wodzie nam będzie pomału to pracowało, dlatego że godzina już jest przed 8, a posiedzimy gdzieś do 17, 18, zobaczymy, więc muszę bardziej dokleić, tak żeby to wolniej na dnie ta nęta pracowała. Dobrze, kleimy ze 4 kule, 3 jeszcze, raz, 2, 3 do tamtej jednej mieszanki. Wrzucimy to i zaczynamy przepuszczać. Dobrze, i resztę mamy, i tutaj jeszcze mamy trochę na później. Ok, dobrze, przesłanie wziąłem, siadam na wiaderku, zakładam robactwo i wędkujemy. Dobrze, po zanęceniu założymy robactwo i przepuścimy pierwszy raz zestaw. Po zanęceniu robaki przesypałem, założymy 3 sztuki, czerwony i biały. Robaki mają już ponad 2 miesiące, ale są, musiałem nowych kupywać, i taka mieszanka, wędka od gości 5 metrów, stick 1,5 grama, oliwka, agrafka, przypon 35 cm 0,10 i haczyk Kamasan B560 16. 3 pinki i przepuszczamy pierwszy raz zestaw. Do portu będę siedział, najwyżej na rób pójdę, ale nigdzie indziej stąd nie idę. Prawdopodobnie jak będą brania, będę do końca siedział tutaj. Pierwsze przepuszczenie. Hamulec tylko jeszcze ustawię w razie bonusu jakiegoś. Dobrze. I przepuszczamy. Popuszczamy dalej, gdzieś do 25 metra będę wypuszczał, tam za ten korzeń. Zaczep. Chyba będziemy rwać. Zobaczymy. No i tak powiedziałem, przypon zerwany. Zerwany, drodzy Państwo, przypon, więc musimy zmienić. Widzicie, tak to bywa. Ale przypony mam powiązane, więc jak to się mówi, nie ma problemu. Kamasan B560 16, a tu Kamasan B516 też 16. Założymy z tej strony to, tu będzie
kamason. Widzicie pierwszy zaczep, haczyk urwany na 0,10. No tak to bywa. Zmieniam przypon. Tu musimy dobrze gumkę naciągnąć. Dobrze, ok, żeby nam nie spadła. Zakładamy robactwo. I po raz drugi na żywo będziemy przepuszczać. Teraz biała, też 3 sztuki. Czerwona. Czerwona. Drugie przepuszczenie. Tam jest wypłycenie, tam nie mogę puszczać. To będę wypuszczał gdzieś do 20 metra. Metra. Trochę za blisko. Ale nigdzie nam się nie spieszy. Zarzucimy wyżej, jak nam spłynie. Ok. Nagrywa się. Drugie przepuszczenie. Teraz wpływa nam w miejsce, gdzie nęciłem. Wpływa teraz w miejsce nęcenia. Nic, ściągniemy i zmniejszę grunt o troszkę. Dobrze. I trzecie przepuszczenie. Miejsce nęcone teraz płynie. Trzecie przepuszczenie na mniejszym gruncie. No nawet uplejki, płotki, no nawet pyknięcia. Dopleiłem za bardzo nęty, ale czekamy. Czekamy, zanęcone, to będziemy musieli czekać. Dobrze, tam pyka. Jest pierwsza rybka. Zobaczymy, co. Jelec. Jelczyk nieduży, pierwsza ryba. Wraca do wody. Jelczyk ma wymiar, a jest niewymiarowy, więc do wspólnego zdjęcia nie będzie. No i przypuszczamy dalej. Czekamy. Zanęcone jest to, czekamy. To pomału ma tam pracować. Bo to wszystko, co dzisiaj rozrobiłem, to mam na większość dnia. Do wieczora ma mi starczyć. Przynajmniej do tej 17. Okej, tu już jest dobrze, już coś zaczyna pykać. To mi się podoba. Czekam, aż ryby wejdą za nętę. Bo muszą wejść. Zobaczymy, co i jakie. Mamy. Mała płotka.
płotka jest bez wymiaru, pójdzie do siatki i ryby, które nie mają wymiaru, będę wkładał do siatki, tak żeby zobaczyć mniej więcej ile tego złowię, jakie zdjęcie zrobić, więc wybaczcie, rozkładam siatkę i płotka idzie nieduża do siateczki. Że tragedia jest, tragedia, dopiero trzecia ryba na 40 gdzieś przepuszczeń i to zobaczcie, druga płotka mała i jeden jelczyk, ale tragedia, ale tu idzie do siatki i przepuszczamy dalej. No zobaczymy, zobaczymy, czekamy, niczym nam się nie spieszy. Najważniejszy jest wypoczynek nad wodą, zanęcone, więc myślę, że podejdą, ale jest tragedia. Jest coś większego, chyba jaś, jazia albo klenik. Świnka? Świnka, stąd świnka, ale jaja. Zobaczcie, drodzy widzowie, świnka, ale jaja. Pierwszy raz z tej miejscówki świnkę wyciągnąłem. Zobaczcie, świnka, nic dodać, nic ująć, zapięta pięknie, ładna. Świnka. Pierwszy raz łowiłem świnkę oto z tej miejscówki, a więc zrobimy jej zdjęcie. Jest zrobione. Świnka malutka, malutka. 30 cm. 30 cm. Świnka. I zobaczcie. Przez 2 tygodnie nie łowiłem, dałem zdjęcia z wypadu z jazi, później świnek i świnkami ostatnio zakończyłem z pamiętnika, z wędkarskiego pamiętnika Pyzy i widzicie, i świnka jest z nowej miejscówki. Dobrze, niech odpływa, zwrócimy jej wolność, jak rośnie, bardzo się cieszę. Bo to świnka z nowej miejscówki. Tak mówię, jeszcze nigdy tu świnki nie złowiłem na tym odcinku. Przeważnie tam dalej za kopalnią. Z pół kilometra za kopalnią. Mam miejsce, gdzie łowię świnki, a drugie miejsce w Bieleckich Młynach. A tu, ale widzicie, zawsze tam jest pierwszy raz. I to bardzo cieszy. Mała, bo mała, 30, ale cieszy. Tak, przepuszczam, przepuszczam i nic po tej śwince. Świnka była wymiarowa, bo wymiar świnki u nas jest 25 cm. Z tym, że nie wkładałem jej do siatki, dlatego że jest okres ochronny świnki od 1 stycznia do 15 maja, a teraz jest 20 kwiecień. To jeszcze niecały miesiąc ma okres ochronny do 15 maja, więc bezpośrednio ryba została wypuszczona. Zobaczę tylko, która jest godzina. Tak powiedziałem, pół godziny jeszcze będę wędkował tutaj. Nie będzie brań, pójdziemy niżej. Tam zanęcimy. Jest godzina 9:18. Do 10 godziny. Umówimy się 40 minut. Do 10 godziny siedzę. Jak do 10 nie będzie brań, przechodzimy niżej. O 10 w kopalni będą wybuchy. Nie wiem, czy kopalnia czynna, czy pracują, ale o 10 zawsze przeważnie wybuchy są. I siedzimy do 10, czyli 42 minuty dokładnie. Nie, nie wyrobię. Naprawdę nie wyrobię dzisiaj w tym miejscu. Więc zawijam się niżej. Ryby
Dwie płotki mam, wypuszczę. Zobaczcie, dwie płoteczki. Tam jak się coś złowi, to wpadnie. A teraz idę w dół. Pójdziemy w dół, zobaczcie, jaka tu kamienie są. Jaka woda płytka. Mała woda jest. Czysta, mała. Więc trzeba ryby poszukać. Gdzieś w głębszym odcinku to pójdziemy tutaj. To będzie głębsza woda. I zobaczymy, jak tu będzie to wszystko wyglądało. Może stąd? Zobaczymy, czy niżej. Bo można tu przepuszczać, tu przepuszczać. Tu jest cień. Stąd będziemy przepuszczać. Postawimy tu wiadro. Idziemy po resztę naszych rzeczy. Tu będziemy przepuszczać zestaw, tam gdzie złowiłem złotą orfę. Cztery kule damy. Zobaczymy. Trzy. I trochę dalej. Cztery. Okej. I tam będziemy przepuszczać zestaw. Usiądę. Robactwo, ręcznik, wędka. Ale jest za płytko. No ale zobaczymy na tej miejscówce, jak to będzie się prezentowało. Grunt zostawimy i w razie przepuszczeń będziemy regulować. Okej. No i zobaczymy. Tu jest ta sama historia, co i tam wyżej. Tylko tam coś udało się złowić po paru przepuszczeniach, a tu na razie nic. No ale wypuszczam dalej. Zobaczymy. Ryba nie na braniu. Nawet uklejka nie bierze, nic, więc wypuszczam daleko i czekam na jakieś branie. 10:00, tak mówiłem, kopalnia pracuje, będą strzelać trzy syreny i wybuch. Ja przepuszczam i na razie tu bez efektu, bez brania na tej miejscówce. A więc przyszłem tutaj dlatego, że na słonko troszkę i tu zamęcimy. I zobaczymy z tej strony, co tu słychać. Weźmiemy jeden, dwa, trzy. Tak mówię, zobaczymy tutaj, co jest grane. Tu jest jeszcze głębsza woda, szybsza, głębsza, więc nie mamy nic do stracenia. Nie jesteśmy uwięzieni jak koledzy na komercji do jednego stanowiska.
woda ogólna dostępna, łowi ile chcę, kiedy chcę i gdzie chcę. Jest takie oparcia, nie ma jak to na komercji. Zobaczcie, po zanęceniu uklejka wraca, interesują nas jakieś większe rybki. Tak, żeby chociaż zabawa była po nocy, jestem w nocnej zmianie, to wiecie, tam już przysypiałem, tu było trochę za zimno, bo w cieniu, więc dlatego tutaj zarzuciłem i zobaczymy. Nie mam cierpliwości, naprawdę nie mam cierpliwości, nie mam pomysłu. Nie, idę stąd, drodzy Państwo, biorę te zabawki, tu za bardzo wieje. Idę wyżej. Ostatnia miejscówka wyżej. Jak tam nie będzie efektu, to pójdziemy tutaj, gdzie na pierwszym razem co złożyłem świnkę, ale na bank stąd idziemy. Nic. Szkoda, że czerwonych robaków nie mam. Jak miał dendrobenę, robaki czerwone, to bym poszedł na stykankę za okoniem. Ale nie mam czerwonych robaków, więc nie ma sensu tam iść. No i tutaj będziemy wędkować już do końca dziomka. Powiem Wam, że ryba dzisiaj nie jest na braniu. Ma gdzieś naszą przynętę, zanętę. Nie interesuje ją. Widzicie, cztery miejsca, cztery zanęcenia i licho jak sam byk. Grunt większy, mniejszy, wypuszczam bliżej, dalej. Dwie płotki jelczyk, certa, raczej świnka i jedną uklejkę. Pięć rybek od rana. Licho, nic. Nic nie bierze, nic. Przepuszczam cały czas już. Dobrze, że chociaż tą świnkę złowiłem. Nieduża, 30 cm, ale chociaż cieszy. To tylko z tej świnki jedno jestem zadowolony, a tak to licho. Dobrze, parę razy jeszcze przepuszczę i tam niżej pójdę, albo teraz pójdę w to pierwsze miejsce, co złowiłem świnkę. Pójdziemy tam. Zanęcimy parę przepuszczeń pustych, bez nęcenia. Tak, żeby nie popłoszyć to, co wpływa. Zobaczymy, czy weszły w tą zanętę, czy tam jeszcze buszują. A jak nie będzie efektu, to wszystko już zanęcę w tej miejscówce. Najwyżej wcześniej pojadę. Ale wszędzie dobrze, ale na tej chyba miejscówce będzie najlepiej. No jest uklejka po zamęceniu. Ale to nie te ryby. To musi być jakaś ładna płoć, kleć lub jaś. Jest 12:30. 13:31, to za godzinę mam autobus, to jeszcze 25 minut i będę się zawijał, kończył, jadę wcześniej do domu. Nie ma sensu, drodzy Państwo, siedzieć. Woda cały czas schodzi, nic nie bierze, nic, kompletnie nic. Najlepsza była akcja na początku, jak wyjąłem siatkę i co pamiętacie, jak powiedziałem, że ryb będziemy przechowywać w siatce.
do wspólnego zdjęcia. Pokażę wam później, co złowiłem. To było dobre. To było bardzo dobre. Dlatego, że tylko dwie ryby tam były, małe płotki, które wypuściłem. I koniec. I siatka leży, schnie. I nic poza tym. Nic ryba nie bierze. Nic. Naprawdę nic. Setki przepuszczeń. Cały czas ściągam, przerzucam w czterech miejscach i nic. Nic, tylko to, co wam pokazałem. Czyli dwie uklejki, dwie chyba płotki i jedną świnkę. Wypadnie na zero, ale tak mówię, 20 minut i kończymy. Bo nie ma sensu siedzieć. Na początku, jak zanęciłem przepuszczenie pierwsze, drugie, trzecie, to już widziałem, że cienko będzie. Ale wędkujemy jeszcze przez 20 minut. Grunt mniejszy, większy, zobaczcie. Teraz na małym gruncie łowię i wypuszczam daleko. Zarzucam tam i wypuszczam gdzieś tak na 35 metr. Na małym gruncie. I duży, i mały grunt. Obławiam całą tą miejscówkę, ale nic. Nic. To tak powiedziałem, 20 minut jeszcze i będę kończył. 13.30 mam autobus, o 13.00 sobie wyjdę. Tak akurat, tak żeby nie czekać. Więc jeszcze 20 minut i kończymy tą imprezę. Coś tam pyka albo zaczep. No zaczep. Dobra, która jest ta godzina na osi? 12.50, 40 minut, dobra, zawijam się pomału. Jeszcze będę musiał śmieci pozbierać, swoje powyrzucać. Ogarnąć to wszystko pomału. Nie, nudzi mnie to już, nudzi. Spać mi się chce, drodzy państwo. Takie zarzucanie zestawu, oczy się zamykają. 24 godziny bez snu, bo po pracy jestem po nocce. Nie jadę, bo nie ma sensu. Nie ma sensu, bo nic nie bierze, nic. Wypad zaliczony. Najważniejsze, że nie na zero. Więc drodzy panowie, panie, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. Powiem wam, że komentarze wszystkie czytam. Daję serducho, lajka, łapkę w górę. Nie mam za bardzo czasu na odpisywanie. Musicie to zrozumieć. I tak to leci. Ja teraz zawijam się. No i kończymy. No narka. Do następnego. Siema. Tyza.